Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Miejsce, gdzie się teraz znajdujemy, na pewno jest tutaj w większości znane i przede wszystkim osoby, które mamy tutaj. To mamy od lewej, tu widzimy księdza Józefa Krawca i księdza Jerzego Kostorza. A jesteśmy tutaj, jak przypomnę, jakby ktoś nie wiedział, popatrzmy, tutaj trwają inwestycje. Stowarzyszenie Domy dla Bezdomnych Barka prowadzą właśnie taki obiekt i tutaj właśnie trwają prace polegające na rozbudowie tego części mieszkalnej, tak? To może księdzu Józefowi oddamy głos, bo on tutaj, my go poznaliśmy już dużo wcześniej, kiedy miał ten problem, że spalony dom tutaj był, ale co roku też wspieramy tutaj za pośrednictwem Rainera Pittmana, jego gołębiami tutaj. Całkowity dochód ze sprzedaży tych gołębi jest zawsze przeznaczony tutaj na te domy. Proszę bardzo, proszę księdza. Co roku jest jesień, to mam szczęście właśnie występować w tej roli, że wszystkich pozdrowić i uświadomić sobie, że właśnie to taka radość, że pan Rainer chce nam pomagać i że część hodowców też chce w ten sposób nas wesprzeć. Tak sobie co roku stajemy przed innym budynkiem, żeby powiedzieć właśnie, że te środki, które zostaną przekazane, my ich nie marnujemy. Jest, nasza wspólnota składa się z 5 domów i my jesteśmy na tyle samodzielni, że funkcjonujemy normalnie, żadna inwestycja nie jest przez nas do dźwignięcia na własnych barkach, dlatego też korzystamy z tego, że... Z darczyńców, środków darczyńców. Właśnie, że to jest taka bardzo konkretna pomoc. No tu jest też budynek, który myśmy zamieszkali 20 lat temu na bazie starej konstrukcji, gdzie mieszkali w takich warunkach bardzo, bardzo, bardzo średnich i niebezpiecznych. Spartańskich takich. No i w tym momencie trwa przebudowa tego budynku. Mam nadzieję, że już przed zimą tam się będą mogli ludzie wprowadzić. Tutaj ksiądz Jerzy trzyma teraz właśnie tą gazetę Pittman Magazine. Popatrzmy, przypomnijmy sobie, pokażmy Jerzy może to, kiedy był tutaj pierwszy numer, że tak powiem, dystrybuowany w Polsce, to właśnie tutaj, o, w tej części, tutaj, o, zobaczmy, były te wszystkie numery złożone i stąd właśnie też pomagacie wysyłać te gazety, prawda? No, a co mam ciekawego w tym numerze i o czym chcemy porozmawiać z księdzem? Witam serdecznie wszystkich hodowców. Chcę nawiązać właśnie do tych pakietów gołębi Rainera Pittmana na rzecz barki, bo akurat w tym najnowszym numerze, co prawda jest opóźniony, bo to jest numer z sierpnia, mamy tutaj reportaż o ikonie sportu gołębiarskiego. Jest tu pan Jan Klum. Pokażmy go może na okładce, żebyśmy widzieli. Przedstawiać. Tak. I tak się akurat składa nieprzypadkowo, bo nie ma przypadków, że on tu demonstruje takiego super rozpłodowca z 10 roku od Rainera Pittmana 671. Super rozpłodowiec, ojciec wielu asów. I tutaj mamy przykłady tych asów, które rzeczywiście... To są te trzy tutaj tak właśnie. Tak jest, w tym roku na przykład potomek tego gołębia zdobył 3 razy pierwszy konkurs, z tego co przeczytałem w artykule, 1 raz na cały tam region lotowy, więc tu chciałem od tego zacząć i zaprosić hodowców do wsparcia barki poprzez zakup takich pakietów, które Rainer przygotowuje od kilku lat. W tym roku tych pakietów mamy 18, kilka już jest zamówionych, ale jeszcze te pakiety zostały. 5 gołębi w cenie 500 euro. To jest naprawdę niewiele. Kiedy zajrzymy do tej samej gazety, to widzimy, że Rainer tu proponuje ze swojej hodowli 5 gołębi za cenę 1250 euro, które on wybiera. Natomiast owszem, to są gołębie po gołębiach lotowych, ale nie na takiej zasadzie, że Rainer wybiera któreś i tylko niektóre daje. Jest to około 80 młodych ze wszystkich gołębi lotowych, które brały udział w tym roku w lotach, czyli po najlepszych gołębiach, bo takie dla siebie zostawia i sam będzie dobierał w te pakiety po 5 sztuk i za 5 sztuk można właśnie 5 sztuk będzie można nabyć za taką kwotę 500 euro, czyli około 2000 zł. Zachęcam i zapraszam, chcę zapewnić, że w całości ta kwota będzie przekazana na rzecz domów Barka, które prowadzi ksiądz Józef Krawiec, tak jak to miało miejsce poprzednie lata i bardzo zachęcam i proszę. Powiedzmy tylko jeszcze, że właśnie tutaj numery telefonu mamy podane do księdza Jerzego Kostorza, to tam można porozmawiać o szczegółach związanych z odbiorem gołębi, z płatnościami, z sprawami organizacyjnymi, wysyłką, natomiast do Rainera Pittmana można zadzwonić, najlepiej dowiedzieć o tych gołębiach szczegółów do Kamila Michałowskiego, on jest tam opiekunem, my go poznaliśmy, bo wiele razy, kiedy byliśmy podczas nawet dni otwartych, poznaliśmy go, można zadzwonić i się dowiedzieć szczegółowo, jakie to mogłyby być gołębie w pakietach już dokładnie i te informacje w ogóle o wynikach też lotowych, tam wszystko to uzyskać u niego. On mówi po polsku oczywiście. Tak, chcę jeszcze też zaznaczyć, że to tam na miejscu Rainer będzie dobierał te gołębie w takie pakiety, żeby to były mniej więcej, wiadomo jest 5 sztuk, ale żeby były i samce i samiczki. I nie my będziemy tu o tym decydować, tylko te pakiety jak gdyby dotrą do nas gotowe i zostaną przekazane bądź wysłane drogą pocztową
do hodowców, którzy je zamówią. Dlatego zapraszam bardzo do kontaktu ze mną, bo tak jak mówię, jest tych pakietów w sumie kilkanaście, kilka już zostało zamówionych i dlatego kto pierwszy, ten lepszy. Ale też jeszcze mówiąc o gołębiach Rainera Pittmana, warto przypomnieć, że kiedy dwa lata temu, tak jak w tym roku będzie organizowana aukcja i finał aukcji na rzecz podopiecznych Fundacji Ludzki Gest też, to były dwa lata temu, kiedy w galerii Szypulison był gołąb, to wylicytowany, to pochodził ten na tą astronomiczną sumę, jak na polskie warunki, 75 tysięcy złotych. To był gołąb pochodzący właśnie tutaj z hodowli księdza Jerzego Kostorza, a po dwóch oryginałach Rainera Pittmana. Tam był Super Harley chyba jeden bardzo albo dwa. Myślę, że to są naprawdę Rainera nie trzeba zachwalać, bo w całej Europie one sprawdzają się bardzo dobrze. W Polsce są bardzo dobrze znane, dlatego zapraszam i zachęcam. Także dziękujemy bardzo, zachęcamy wszystkich do wzięcia, a pakietów nie mamy aż tak dużo, bo tylko 18 tych pakietów jest, także... Już kilka zostało zamówionych, także zostało... I bardzo zachęcamy do wsparcia tutaj domów dla bezdomnych Barka, które prowadzi ksiądz Józef Krawiec. Także dziękujemy i do zobaczenia.